jakieś obgadywanie jest, wiesz? Wchodzi PiS z przekazem Neumann, dokłada się do tego Wałęsa, no to nagle może się okazać, że rzeczywiście PiS na tym ostatnim tygodniu, którym zwykle w kampaniach tracił, może jeszcze zyskać. Tu muszę powiedzieć, że wystąpienie Lecha Wałęsy na konwencji Platformy Obywatelskiej jest nie samo wystąpienie, bo to, że można nie wiadomo, co to będzie. Spodziewać po Lechu Wałęsie, to jest oczywiste dla każdego, kto go obserwuje w ciągu ostatnich lat. Natomiast zagadką jest dla mnie, po co Platforma, która jak się wydaje dosyć konsekwentnie podążała... Witam Małgę. Witam kochanie. Jesteś moja. Jestem twoja. Mąż twój zdrowy i ochoczy. W końcu ujrzysz go na swe oczy. Jak tam z filmem jest kręconym? Gdzie są wszystkie twoje wrony? Mąż twój zdrowy i ochoczy. Wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Dzisiaj w Bubie Michnik mieszka, a to dobry nasz koleżka. Nikę dziś rozdali, to wspaniałe są feraje. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz na swe oczy. A ja w pracy i nagrywam i to, i to, i tamto, i Koncita. To te femy, Konchita. O co się pyta, o co się pyta? Co ci obchodzi, co ci obchodzi? Okrzaniam wszystkich, że ciągle ktoś tu smrodzi. No, twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy. Już biegnie do ciebie, Małga, biegnie. Może do wtorku dobiegnę. Mam małe nożki i malutkie także rożki. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz do nas te oczy. No jestem dzisiaj i jutro w pracy, są zapracowani Polacy. Mąż twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz do nas te oczy. Przysyłamy buziaczki i z czarnej spółki proszę jeść kaczki. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy. Ale dzisiaj są też kaczki w bibliotece. Nie na Narbutta, nie w kinotece. Biblioteka uniwersytecka. Nieczysta będzie u ciebie kiepska. Będziesz łatwo, znakomicie. Opowiesz mi o świcie. Pod tym względem ta konwencja lewicy była odświeżająca, bo były elementy, których nigdy wcześniej nie widziałem i to w jakiś sposób zwracało uwagę. No taka ciekawa przerzut, to jak reaguje? Ja zastanawiam się, bo nie wiem, czy zwróćcie uwagę na wszystkie zdjęcia, jak Włodzimierz Czarzasty z Robertem Biedronie złapali świetną chemię. Widać przynajmniej na poziomie mowy ciała, na poziomie obrazków, może tylko przy kamerach, może są świetnymi aktorami, ale widać, że między nimi jest bardzo dobra chemia, znaleźli nic porozumienia, grają do jednej bramki, a Jan Zandberg kompletnie się w tym nie odnajduje. On staje z boku, stara się uśmiechać, ale ten uśmiech jest nieszczery. Jak przybijają ze sobą misie Czarzasty z Biedroniem, to jak ma Zandberg z nimi przyjąć misie, to widać, że jemu coś zaczyna go w jakieś ciarki przez plecy, on się usztywnia, musi pozycję otworzyć, chciałby... Pozdrowienia z czarnej strugi. Przesyłam pozdrowienia z czarnej strugi. Jak coś ciekawego, to mów, Małga, mi o świcie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz na swe oczy. Jestem w Bubie od świtu do nocy. Mam gdzieś te wszystkie wernisaże, ale jestem czasem i jestem, bo potrzebuję dużo zdjęć, ażeby mieć ich dla swoich wzięć. Mąż twój zdrowy i ochoczy, w końcu ujrzysz go na swe oczy. Tu na Mazowieckiej trzy wernisaże pod rząd były. Była ta ruda Bukanowska, była ta, tamta, siamta, sramta, owamta. Dobosz nie było, Boros będzie 21 w domu Polonia. Swoją poezję czytała, książkę swoją wystawiała. Zapraszała mnie ona. Ja jestem dzisiaj Małgusia, moja kochana,
dzisiaj w pracy, w niedzielę i jutro w poniedziałek. Tu po 24 godziny siedzę sobie. No, a będę jeszcze w pracy 11, 12 i 13, z kolei 3 dni pod rząd. No, razy 24 godziny. To tam nagrywamy radio Koncika, dajemy na cały świat. Mamy router, jeden w domu na Igańskiej jest router 4G LTE. Tutaj mam, proszę Ciebie, router NC+, i mam już 2 abonamenty NC+. Mam 4 abonamenty Premium Mobile. Nawet te 2 abonamenty to mają po 30 gigabajtów. Jak sobie zamawiasz, to zamów sobie Premium Mobile. To 96 zł płacę na przykład za 4 karty SIM, no to tanio, a im dłużej masz, tym taniej to ci wynosi. Także tam po 16 mówili, że będziesz groszan Premium Mobile, zamień się, jak masz te telefony, zamieniaj małka, zamieniaj, nie bój się nic tam kupować, nie bój się. Potem ci poradzę ewentualnie, jak wyjść z kłopotu, bo u mnie tam jest około 150 tysięcy i niedługo mi to, wiesz, też umorzą, bo ja tutaj płacę tam, no tutaj 6 tysięcy, tutaj mam koleżanki takie piękne z Anglo-Ameryki, Białystok, z tej kancelarii Phoenix. Jakie one eleganckie z kancelarii Phoenix, jakie one miłe, jakie sympatyczne, wszystko za mnie robią, wszystko, no tylko, że 6 tysięcy, tak wiesz, tak. To ty, 1000 płacę, wiesz, no. Tu Dawidek mnie obciąża. Oczywiście, ja też się z Tobą zgadzam, że to nie są jakieś personalne decyzje Donalda Trumpa, czy nie wiem, tam konkretnych urzędników, to wynika z pewnego procesu, ale jednak to wejście do tego programu bezwizowego było dość konsekwentnie zapowiadane przez, czy to panią ambasador, czy też właśnie innych urzędników, czy nawet Mike Pence tutaj się wspominał o tym jeszcze w czasie tej ostatniej wizyty, kiedy na nie... Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Małga Kubiak jest na świecie, Matka Boska. I mówię, jakichś wielkich profitów politycznych dla PiS-u rzędu tam, nie wiem, 10% poparcia na pewno to nie przyniesie, ale jest to takie potwierdzenie, że to jest dobry kierunek, tak, tej polityki zagranicznej i że to jednak jakiś tam... Czy jest to ważne, ponieważ to ważne w kategoriach polityki wewnętrznej, bo jednak buduje wiarygodność PiS-u, PiS powiedział, że to załatwił, także to w jakiś sposób jest to oczywiście, tam nie jest to coś, moim zdaniem procentowo nawet tego się nie da wyliczyć, ale lepiej takie rzeczy mieć niż nie mieć, natomiast moim zdaniem jest to szalenie ważna kwestia w kategoriach polityki międzynarodowej, bo jakiejś średniej wagi gracz jak Polska, gdy rozmawia, prowadzi politykę z graczem wagi super ciężkiej, jakimi są Stany Zjednoczone, w ciągu dekady czy kadencji jest w stanie załatwić 2-3 duże tematy, nie więcej, ustępując w wielu innych miejscach. I polska dyplomacja konsekwentnie jeszcze od SLD walczyła o zniesienie tych wiz. Ten temat był już przeciągnięty, bo Amerykanie widzieli, że nam na tym bardzo zależy. Zbudowane były bardzo mocne emocje też w Polsce i to też nie można o tym zablokować, że zwyczajnie ten temat blokował inne kwestie w relacjach polsko-amerykańskich. Ten temat zostaje wreszcie odblokowany i w to miejsce możemy wpuścić jakiś inny, ważniejszy temat. Mam nadzieję, że to już nie będzie taka błahostka, tylko rzeczywiście jakieś realne wzmocnienie interesów Polski dzięki temu, bo blokowaliśmy zwyczajnie slot dyplomacji, w rozmowach dyplomatycznych, bo nie jesteśmy w stanie z Amerykanami zbyt wiele ugrać w krótkim czasie, bo dysproporcja między naszymi krajami jest zbyt duża. Chciałem Was zapytać jeszcze o to, co się wydarzy z Januszem Wojciechowskim. Janusz Wojciechowski miał bardzo słabe, to wszyscy komentatorzy przyznają, bardzo słabe wystąpienie przed parlamentem, przed Komisją Parlamentu Europejskiego, która go przesłuchiwała na okoliczność kandydatury na komisarza do spraw rolnictwa. Na razie nie ma nowej kandydatury, no ale podobno już w Prawie i Sprawiedliwości jest... Obudź się, Polsko ma, niech przepadnie kłamstwa mgła, bo ty jesteś, Moherowa. Mocne głosy jednak ze strony PiS-u. Dzisiaj rano prezes Kaczyński powiedział, że jednak jest... Och, Kaczyński jest na świecie. Nie wiem. Czy wy wiecie? Jemu tak jakoś tak kiepsko poszło
kochaniu, bo to nie jest tak na oko jakiś zły kandydat, tylko rzeczywiście to jest człowiek, on się tam albo nie przygotował, albo bardzo stremował. No inna rzecz jest taka, że przygotował się z czego innego. Albo przygotował się z czegoś innego, albo nie wiem. No mogło się coś wydarzyć, o czym nie wiemy, co go jakoś tam nie zablokowało. Natomiast jest to niewątpliwie polityk już obyty w tych strukturach Unii Europejskiej i rolniczo też jakoś ma tę wiedzę, jednak te lata w PSL-u chyba nie poszły na marne, w związku z tym dobrze by było, żeby on lepszego po prostu, ja nie widzę lepszego kandydata. 30 sekund dla Agaty Naklińskiej, jest bardzo ważna kwestia, bo to jest największy problem PiSu w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. Tutaj jak dowiódł skuteczności wizami, to dokładnie wszystko, co zyskał na białej godności, straci, jeżeli kandydatura Wojciechowskiego zostanie w tym tygodniu uwalona. Także moim zdaniem oni zrobią wszystko, żeby ten temat zamknąć przed wyborami, żeby pokazać, że domykają tematy, bo to będzie bardzo jej ciążyło. Przesłuchanie Wojciechowskiego jutro, jeżeli pójdzie źle, z tego co wiem, bo rozmawiałem akurat z europosłami PiSu, oni twierdzą, że do końca tego tygodnia będzie zamknięta kwestia ewentualnego planu B, wskoczy ktoś bardzo szybko, żeby to nie ciążyło na wyborach. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi w dzisiejszym Wróżeniu z Faktów byli Anna Sarzyńska, Telewizja Polska i Agaton Koziński, Polska Times. Ważna jeszcze informacja dla stałych słuchaczy programu Wróżenie z Faktów. W niedzielę wyborczą program Wróżenie z Faktów będzie normalnie, tak jak zwykle, o godzinie 18, ale oczywiście nie będziemy w nim rozmawiać o krajowej polityce. Skupimy się na tematach zagranicznych, a tutaj też jest oczywiście o czym mówić. A zatem do usłyszenia za tydzień w niedzielę wyborczą. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Reklama. Marian, super jestem nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Glipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Glipowita w swojej aptece. Zdrowit. Świeże wiadomości z Kauflandu na początek tygodnia. Tylko od poniedziałku do środy pełne witaminy, cytryny, 4,44 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. I ta droga też. Tak, i miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank. Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga. No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot trwa jesienna promocja. Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek, kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną.
Polskie Radio 24, zbliża się 19. Czas na informację dnia. Szef klubu POKO Sławomir Neumann rezygnuje ze stanowiska. Ma to związek z taśmami opublikowanymi przez TVP Info. No i man, no i man, czy ty wiesz? W Nowym Jorku trwa wielka manifestacja polskości. Ulicami metropolii przechodzi Parada Płaskiego. Paweł Zieliński, zapraszam. Sławomir Neumann składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska, poinformował o tym Polską Agencję Prasową. Rezygnacja ma związek z opublikowanymi w piątek przez TVP Info nagraniami z jego udziałem. Jak czytamy w oświadczeniu, w nagraniach z 2017 roku z rozmowy z lokalnymi działaczami partii znalazły się słowa, których głęboko żałuję. Wypowiedziane w emocjach nie naruszają one w niczym prawa, są jednak sprzeczne z moimi wartościami. Wartościami Platformy Obywatelskiej, pisze Sławomir Neumann. Ale jak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska, sama rezygnacja to za mało w świetle ujawnionych faktów. To dość późno i dość mało. Zwracam uwagę, że Sławomir Neumann nadal jest liderem listy Platformy Obywatelskiej. Czyli, że Sławomir Neumann podpadł, po prostu podpadł Neumann. Neumann z lokalnymi działaczami PO Ostrzewa, która odbyła się pod koniec 2017 roku w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej Platformy deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie. Podkarpacie to kolejny region, który... Neumann podpadł dziś. Gdy powiedział święty miś, Neumann jest na świecie. Wyborów jest między innymi polityka społeczna rządu. To wszystko, co uczyniło... Nie wiem, czy wy o tym wiecie. On jest na świecie. Było więcej, a ich jest bardzo, bardzo mało. Krótko mówiąc, to wszystko, co uczyniliśmy w tej dziedzinie, otóż to wszystko jest też stawką tych wyborów. Swoją konwencję w Warszawie zorganizowała Koalicja Obywatelska. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna wystosował podczas niej apel. Z tego miejsca zwracam się z apelem do wszystkich sił opozycji. Do PSL-u Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosna, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje. SLD, gdy ciemno jest na świecie, nie wiem, czy wy o tym wiecie. Że Marta Dobosz coś tu plecie. Wszystko wskazywało na to, że chce ją odkręcić, aby ten gaz się ulotnił. W czasie, gdy policja jechała do zgłoszenia, doszło do wybuchu. Mężczyzna faktycznie odkręcił tą butlę i podpalił w garażu w jednym z budynków. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wyciągnęli z tego domu 9-letniego chłopca, który ranny został przetransportowany lotniczym pogotowiem do szpitala w Łodzi. Podejrzewamy również, że w domu cały czas mogą znajdować się dwie osoby. Strażacy dogaszają jeszcze pożar i odgruzowują miejsce zdarzenia. Na miejscu jest m.in. grupa poszukiwawcza z psami. Ulicami Nowego Jorku idzie Parada Płaskiego. Jak co roku w
5 Alei na Manhattanie odbywa się największa w tym mieście manifestacja polskości. Święto Polonii w Nowym Jorku rozpoczyna manifeste. Manifeste. Świętego Patryka. W tym samym czasie informacja o paradzie oraz biało-czerwona flaga wyświetlane były na telewizji przez słynny Times Square. Przy 5 Alei na Manhattanie zgromadzili się już uczestnicy parady, zespoły ludowe, orkiestry, duchowni, dzieci z polonijnych szkół, harcerze, żołnierze oraz weterani. Są także miłośnicy zabytkowych samochodów i członkowie klubów motocyklowych. Obowiązkowym elementem parady są stroje w kolorze biało-czerwonym. Manifestacja. Na paradzie reprezentowane są także władze miasta oraz nowojorscy policjanci i strażacy. Wielkim marszałkiem parady jest konsul honorowy Rzeczpospolitej w Kenii. Manifest. Noc będzie pochmurna i deszczowa, w górach spadnie śnieg, ale w pozostałych regionach powinno być pogodnie i chłodno. Najzimniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu minus 3 stopnie, na przeważającym obszarze będzie 0, nad morzem najcieplej, tam 4-5 powyżej 0. Wiatr